musimy zrobić. Dzień dobry Państwu. W imieniu Dyrekcji Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, z ogromną przyjemnością chciałabym zainaugurować cykl debat międzynarodowych Rosja, które będą odbywały się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Gospodarzem debat będzie pan redaktor Witold Jurasz. Dzisiejszym gościem pana redaktora jest pan profesor Hieronim Grala. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dziękujemy państwu za obecność i życzymy udanych wrażeń. Dzień dobry państwu. O, przepraszam, teraz działa. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście raz na miesiąc takie debaty będę miał tutaj przyjemność prowadzić. Obiecuję, że tylko za pierwszym razem ona będzie dotyczyć częściowo książki, której jestem współautorem, to znaczy aż tak nieskromny nie jestem, żeby za każdym razem. Dzisiaj gościem jest profesor Hieronim Grala, którego wszyscy nazywają współautorem mojej wspólnej z Hieronimem książki. Wyrażenie współautor nie jest precyzyjne, jakoś w wyniku redakcji proporcja tego, co mówimy, wyszła taka, że można odnieść wrażenie, że jestem podobnie mądry jak Hieronim Grala, ale nie jestem. To zresztą strojem również oddajemy, to znaczy ja jestem jako chroniarz profesora. Bardzo jest nam miło, że państwo tutaj jesteście, bo zmierzając do biblioteki widać było takie raczej puste ulice, więc się obawialiśmy, czy w ogóle ktoś tutaj dotrze, nie tylko online, no ale miło nam jest, że państwo dotarliście i postaramy się, żebyście państwo nie żałowali, że dotarliście. Na końcu sali jest, proszę państwa, kawa, więc jeżeli ktoś z państwa będzie miał ochotę się kawy napić, to proponuję, żebyście z tej kawy korzystali niezależnie od tego, że my będziemy rozmawiać. W każdym razie my nie mamy żadnego emocjonalnego problemu z tym. I proszę państwa, znamy się z Hieronimem Gralą już dobrych kilka lat. Jesteśmy na ty, więc nie będziemy teatru tutaj odstawiać, mówiąc potocznie, i na ty będziemy rozmawiać. Hieronimie, ja... Jak trafiłem do Moskwy, to nie miałem zielonego pojęcia o Rosji, co nie wiem, czy jest dobrym rozwiązaniem, czy było dobrym rozwiązaniem, ale są dwie szkoły w dyplomacji. Jedna, że należy się uczyć kraju, w którym się pracuje, będąc w tym kraju, a druga, że należy pracować najpierw w centrali, zajmując się danym krajem i potem jadąc do tego kraju. Różne są modele. Ty Rosją zajmujesz się dużo dłużej niż ja i znasz Rosję dłużej niż ja, a skoro mamy rozmawiać o rosyjskiej elicie władzy, to chciałem cię poprosić o to, czy mógłbyś opowiedzieć o Rosji lat 70., Rosji lat, czy Związku Sowieckim, przynajmniej lat 70., lat 80. i o elicie Związku Sowieckiego tamtych lat, bo mniej więcej jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, bo dużo jest literatury na ten temat, ale też zwykła wyobraźnia podpowiada, jakim Związek Sowiecki był państwem w roku 1936-1937, w jakim był na przełomie lat 40-50, kiedy to są czasy stalinowskie. Możemy sobie wyobrazić, jak to jest żyć w kraju świeżo po stalinizmie, takim, które dopiero co wyszło z takiego niewątpliwego, niezwykle brutalnego totalitaryzmu. Ale czym jest Związek Sowieckich lat 70., 80., bo żeby zrozumieć dzisiejszą elitę władzy, musimy zrozumieć kontekst, w którym ci ludzie wchodzili w dorosłość.
No i jak się mogą Państwo domyślić, po tym pełnym rewerencji wstępie od razu kolega zrobił donos na temat mojej metryki, wskazując, o ile jestem od niego starszy, skoro mam robić za świadka historii i to jeszcze z okresu, kiedy on był w stanie prenatalnym. No dobrze, proszę Państwa, rzeczywiście mój, no nie flirt, a pełnowymiarowy i dramatyczny, wieloaktowy romans z Rosją trwa mniej więcej od 1977 roku, od momentu, kiedy pierwszy raz wjechałem do Związku Radzieckiego. I od razu to była dawka uderzeniowa, bo to były 3 tygodnie Moskwa, Nowogród, Leningrad, Kijów, Lwów, taka pętla. A wymiana Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Łomonosowa. Tak się składa, że ponieważ byłem studentem historii, czyli studentem wydziału rozpolitykowanego, ale jednocześnie upolitycznionego, wydziału, z którego wywodził się na przykład Karol Modzelewski czy Jacek Kuronie, na którym zaczynał pobierać nauki Adam Michnik, ale tylko zaczynał, i który skończył Bronisław Komorowski. Ale z drugiej strony środowisko i wydział, którego przedstawiciele byli szefem i zastępcą szefa Wydziału Nauki Komitetu Centralnego. Mam na myśli profesora Jeremy Maciszewskiego i Andrzeja Bartnickiego. I byli to uczeni par excellence, nikt nie twierdził, że za zasługi polityczne. Więc było to specyficzne środowisko przygotowujące do obserwowania tego, co się zobaczy, zastanie w ZSRR zupełnie inaczej, niż mogli to obserwować turyści, zwłaszcza ci z pociągów przyjaźni. I rozmówców mieliśmy innych, poza tym mieliśmy oczywiście urzędowych opiekunów, też ze środowiska nauki. Ale mogliśmy poznać tych, którzy wtedy stanowili intelektualne zaplecze, powiedziałbym, kadry władzy, bo jednak profesura uczelni radzieckich, która była no, w 99% upartyjniona, oddawała potężne usługi państwu. No a z kolei nasi rozmówcy, rówieśnicy byli ludźmi, z których mieli się wyłonić przyszli przedstawiciele elity. Niektórzy z nich się takimi stali. No, na przykład no, posłużę się tylko jednym nazwiskiem, żeby uświadomić Państwu, jakie były możliwości obserwowania tej rzeczywistości. Zastępcą grupy, szefa grupy Komsomolu, która się zajmowała warszawskimi studentami, był faktyczny twórca Fundacji Ruski Mir i faktyczny twórca idei Ruskiego Miru, Wiaczesław Nikonow, który prywatnie jest wnukiem Wiaczesława Mołotowa, a poza wszystkim innym, właśnie żeby Państwo teraz już zrozumieli, dlaczego o tym opowiadam, jak to wszystko sobą się krzyżowało i przerastało, jako młody człowiek, kiedy wchodził do polityki, w ramach pierestrojki dosyć nieoczekiwanie został zastępcą szefa KGB, będąc historykiem amerykanistą. No, więc pytanie o to, czym była ówczesna elita. No, zależy od rocznika, to trochę jak z koniakiem. Zależy od rocznika. Mieliśmy to pokolenie poodwilżowe, pamiętające klimat między upadkiem Berii, walką diadochów, okres Chruszczowa, pewien oddech. Ci ludzie, którzy stanowili jakby to gwardię breżniewowską i mieliśmy trochę młodszych od nich, ale również także z tej grupy ludzi, którzy już w połowie lat 70. zdawali sobie sprawę, że system się wali. Społeczeństwo sobie nie zdawało sprawy. Zagraniczni obserwatorzy sobie nie zdawali sprawy. Większość analityków sobie nie zdawała sprawy.
ale na przykład Jurij Andropow znakomicie sobie z tego sprawę zdawał. Czy na przykład wieczny premier i niedoszły reformator gospodarki sowieckiej, Kosygin, zdawał sobie z tego znakomicie sprawę. Kim byli ci ludzie? To raczej należało powiedzieć, kim się nie stali. Mogli stać się taką klasą menedżerską, jaka przebudowała Chiny. To byli ludzie z podobnymi wizjami, z podobnym poczuciem konieczności przebudowy systemu, drastycznych zmian społecznych i społeczno-gospodarczych, a jednocześnie z pełnym zrozumieniem ograniczeń, jakie są w ich kraju i ograniczeń zewnętrznych wynikających z tego, z czego bardzo chcieli wyjść, a mianowicie konfrontacji z Zachodem. Społeczeństwo można było karmić opowieściami o przodującej technice, przewadze militarnej i wsparciu całego demokratycznego świata. Ale jak dzisiaj przeglądamy te odpryski, które do nas trafiają, dokumentacyjne, tych raportów, które miał na swoim biurku właśnie na przykład Andropow, to mamy świadomość, że to nie była uszminkowana rzeczywistość i że oni wiedzieli. I właśnie z tego faktu, że wiedzieli, wynikały rozliczne próby kadrowe zabezpieczenia się na przyszłość, rozwiązania kryzysu państwa, także od strony stworzenia kadr, które wyprowadzą państwo z kryzysu. No, takim projektem, mówiąc dzisiejszym językiem, oczywiście był Michał Gorbaczow. Jeżeli państwo się przyjrzą, w jaki sposób inwestował w Gorbaczowa w pewnym momencie Andropow, jak bardzo wspierali go ci najbardziej światli starcy z biura politycznego na czele z Gromyką, to przecież nie dlatego, że on był ten najmłodszym, co do którego opowiadano anegdoty, że jako niepieniący ma stałą funkcję chodzenia po flaszkę w czasie posiedzeń. Oni po prostu wiedzieli, jak on jest sprawny. Obejrzeli sobie jego działalność w stawropolskim kraju jako właśnie nie sekretarza partyjnego, jako menadżera, jako człowieka, który zajmuje się odtwarzaniem rolnictwa miejscowego. I nagle się okazało, że jest sprawny. Bo tu dochodzimy do jednej istotnej rzeczy. Proszę pamiętać, że to jednak pod względem swojej struktury i obszaru był gigantyczny twór z lokalnymi elitami, które miały swoje ambicje, które czekały na swój moment, których apetyty usiłowano jakoś tam zaspokoić, dając w różnych republikach kawałek władzy komuś. No, klasycznym przykładem, takim najlepiej, chyba, który się najlepiej sprawdził, był w pewnym momencie Azerbejdżan Alijewów. Jak dalece, dalekosiężny i dalekowzroczny był to projekt, to widzimy dzisiaj. No, minęło 30 lat od pierestrojki, a skutki tego wyboru politycznego sprzed 40 lat są widoczne do chwili obecnej. To samo można powiedzieć o różnych republikach Azji Środkowej i tak dalej. Jak to wyglądało w samej Rosji, to jeszcze będziemy mieli okazję, czyli w Federacji Rosyjskiej będziemy mieli okazję jeszcze pewnie dzisiaj powiedzieć. Tak czy inaczej, mamy różne grupy wiekowe, różne aspiracje i mamy elity nie tylko stołeczne, ale prowincjonalne. Elity etniczne, ale nie tylko etniczne. Proszę zwrócić uwagę, że w 70-tych latach, wbrew temu, co się opowiada, na przykład zaczyna się przejawiać konsekwentna polityka dopuszczania do kierowniczych ról mniejszości narodowych. Nie dlatego, żeby ta władza się tak zliberalizowała. No, coś za coś. Coś za coś. Przecież te elity lokalne,
które będą uczestniczyły w pierestrojce, które udzielą poparcia Gorbaczowowi, a potem także Jelcynowi, przez co wychowane w tamtym okresie. Ten Szamijew z Tatarstanu chociażby. To przecież są ludzie, którzy przeszli przez tą szkołę breżniewowską, a potem andropowowską. Rekapitulując, spora część tych elit, zwłaszcza tych najwyższego szczebla, to są ludzie, których bez mrugnięcia okiem bym nazwał kompetentnymi technokratami, dążącymi do przebudowy państwa. No, czym się skończyło dla tego państwa, oczywiście wiemy. Tym niemniej wyobrażenie o stadzie ograniczonych mentalnie, źle przygotowanych, wykształconych na kursach marksistowsko-leninowskich, partyjnych czynowników, do sporej części tego środowiska nie pasuje. A już szykowali się do stworzenia tego drugiego eszelonu władzy ci, którzy będą odgrywać lada moment wielką rolę w czasach pierestrojki. Pokolenie Czernomyrdina i pokolenie Prymakowa przecież. No. Wymieniłeś Prymakowa. To jest jedna z najbardziej fascynujących postaci. Byliśmy, proszę Państwa, obydwaj dyplomatami za wschodnią granicą, co oznacza oczywiście, że nigdy w życiu nie widzieliśmy żadnego człowieka wywodzącego się ze służb i w ogóle nie mamy zielonego pojęcia, o co chodzi z tymi służbami. No ale zakładając, że jakieś filmy żeśmy oglądali, jakieś Bondy, to w służbach jest tak, że mamy wśród nich takich ludzi właśnie jak Prymakow, czyli niewątpliwych intelektualistów, równocześnie dysponujących z racji tego, że są ze służb, ogromną wiedzą i władzą. No, nie darmo w sowieckiej historii pierwszym reformatorem po stalinizmie jest nie kto inny, a Ławrenti Beria. Czy ta ekipa, która dzisiaj rządzi Rosją, ja wiem, że to pytanie jest banalne, ale czy to są ludzie, którzy się wywodzą z tego kręgu Prymakowa, czy to są raczej ludzie wywodzący się z tej drugiej gildii w służbach, czyli stójkowych, czyli specjalistów od prostej operacji, od niekoniecznie może wyrywania paznokci, ale od obserwacji, od szantażu, od rzeczy troszeczkę prostszych niż to, na co stać było Prymakowa. Jak gdybyś miał zdefiniować to środowisko, które dzisiaj rządzi Rosją, to są wychowankowie Prymakowa, czy wręcz przeciwnie? Dla nas może na szczęście, ale dla Rosji chyba niestety nie są to wychowankowie Prymakowa. Po pierwsze, krąg Prymakowa to była elita służb. Elita intelektualna, znakomicie przygotowana do zawodu, grupa wyselekcjonowana, nie tak znowu liczna, żeby zapewnić obsadę wszystkich interesów państwa, z pewnym poczuciem, właśnie tym jeszcze odliczonym po poprzednikach, służby państwu. No ale przede wszystkim to nie byli ludzie zajmujący się śledzeniem i prześladowaniem opozycji, zajmowaniem się inwigilacją własnego społeczeństwa. Krąg Prymakowa to byli przede wszystkim ludzie, no przepraszam, ale wywiadu. To był wywiad, to jest zupełnie coś innego. Jest jeszcze jedna sprawa. Krąg Prymakowa to jednak mimo wszystko jest inne pokolenie, oni są troszkę starsi, a ta elita, która dzisiaj piastuje czołowe funkcje w państwie, to w ogromnym stopniu są ludzie z krajowego pionu KGB albo z pionu krajowego przyuczonego do służby zagranicznej przy jej rosnących potrzebach,
Ale to są ludzie, którzy w zupełnie innym miejscu, w tym partykularzu się znajdowali, innym służb sowieckich. No, my oczywiście kreujemy sobie wizję przy pomocy przecieków i opowieści znakomicie zorientowanych dziennikarzy, nie tylko polskich, o tym, jakim Jamesem Bondem był Włodzimierz Putin na przykład, jako ten as wywiadu w Niemczech. Rodzi się wtedy pytanie o jakość sojuszu z NRD, skoro tam musieli czołowego agenta zainstalować. No ale już tak poważnie mówiąc, proszę Państwa, to oczywiście jest w tej chwili na Kremlu kilku ludzi, którzy przeszli przez szkołę Prymakowa, ale tylko kilku. No to jest szef Agencji Wywiadu Zagranicznego, to jest Naryszkin, który był bądź co bądź człowiekiem pracującym pod przykryciem w Brukseli. Ale na przykład tak wysoko usytuowany w hierarchii państwowej, człowiek numer dwa, jak się mówi, jak Patruszew, no był w KGB, ale on był od przestępstw gospodarczych, od pilnowania granicy fińskiej, od kontrabandy w Karelii i od takich różnych innych rzeczy. To jest zupełnie inny krąg. To już raczej ci ludzie, których przez jakiś czas nad sobą, na przykład w Niemczech, Putin miał, na przykład jeden z najważniejszych państwowych oligarchów Sieczyn, szef Rostiechu akurat, to są ludzie, którzy rzeczywiście pracowali dla wywiadu. W tym wywiadzie byli. Ale większość to nie. To oni nie są. Oni nie są od Prymakowa. Oni nie są od Prymakowa. Oni raczej bardziej są może właśnie od młodego Andropowa jeszcze. To jest inny wymiar. Tym niemniej to są ludzie, którzy wszyscy przyszli do pracy. I tutaj pewnie jest ten główny moment, ten podstęp w twoim pytaniu. Oni przyszli pokoleniowo w tym czasie, kiedy między innymi dzięki wysiłkom Prymakowa zmienia się etos służb, ich zamożność i zaczyna się zmieniać charakter opieki. Państwo zaczyna się opiekować służbami, a nie służby państwa wtedy, w tym okresie. Rośnie prestiż. W jakim sensie to jest to środowisko? No i na koniec, w całej tej grupie tych 200-300 najważniejszych osób w państwie, gdzie pewnie co najmniej połowa ma genealogię służbową, no rzeczywiście nie ma ani jednego stupajki, ani jednego specjalisty od wyrywania paznokci, ani jednego tak zwanego, jak się mówiło w Rosji Radzieckiej, opera, czyli oficera operacyjnego. Chociaż jeszcze 20 lat temu się tacy zdarzali. Szef służby antynarkotykowej, pierwszy przełożony w leningradzkim KGB Putina, niedawno zmarły Wiktor Czerkiesow, kiedy został mianowany szefem służby antynarkotykowej, dysydenci rosyjscy powiedzieli, no, wreszcie fachowiec. To jest ten, który wprowadził uzależnianie dysydentów od narkotyków. Przymusowe zastrzyki i tak dalej. To jeśli Państwo powiecie, to ja tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, mianowicie ta służba antynarkotykowa nosi bardzo wdzięczną nazwę Służba do spraw kontroli nad obrotem narkotykami. Co zważywszy na to, że w opinii bardzo wielu specjalistów ta służba zajmuje się również handlem tymiż narkotykami i pilnowaniem, żeby nikt, kto nie jest niepowołany narkotykami, nie handlował, czyni tą nazwę taką szczególnie perwersyjną. Wspomniałeś parę razy o Andropowie. Jest taka opowieść i chciałem cię spytać, czy to jest tylko opowieść, czy to jest coś więcej o tak zwanym planie Andropowa? Moglibyśmy tutaj snuć analogię w ogóle do Polski, do tego momentu
upadku Mirosława Milewskiego w Polsce, od tego, jak się to miało, prawda, potoczyć ewentualnie, alternatywnie w stosunku do tego, jak się potoczyło. No, plan Andropowa w skrócie to jest plan wprowadzenia państwowego kapitalizmu, któremu towarzyszyć wszakże musi dokręcenie śruby politycznej. Przy czym, jeżeli mówię dokręcenie śruby, to według niektórych historyków, według niektórych spośród tych, którzy pamiętają te czasy, to było dokręcenie nie do czasów breżniewowskich i nie do chruszczowowskich, dlatego że było przeświadczenie, że trzeba dokręcić do późnego stalinizmu, żeby można było reformować gospodarkę. Czyli do post-Tiananmen, żeby nie było Tiananmen. I wielu komentatorów mówi, że tak naprawdę Putin do któregoś momentu realizuje plan Andropowa, czyli innymi słowy tworzymy nową elitę, tworzymy nową szlachtę, politycznie zaciągamy cugle, ale równocześnie reformujemy gospodarkę, tyle że to reformowanie się bardzo szybko kończy, za to cugle są ściągane cały czas i w efekcie mamy parodię chińskiej drogi, a nie chińską drogę. Tylko teraz jedno pytanie. Czy Andropow naprawdę to planował? Bo my tego nie wiemy. Andropow doszedł do władzy, kiedy już nie był w stanie sprawować de facto tej władzy, albo w każdym razie był ją w stanie sprawować bardzo krótko. Taki, można powiedzieć, dramatyczny przykład, że czasami w życiu można długo, długo na coś czekać i w końcu to otrzymać, tylko wtedy, kiedy już nie można się tym nacieszyć, kiedy człowiek już tego nie jest w stanie zrealizować tego planu, który miał, tylko pytanie, czy Andropow ten plan realnie miał. No, jednak wiele wskazuje na to, że miał. Jednak były przygotowane pewne pakiety przebudowy gospodarki państwowej, a co do ściągania cugli, to proszę pamiętać, że to, o co do dzisiaj niewdzięczna rosyjska ulica oskarża Gorbaczowa, za co go najbardziej nie lubi, czyli prohibicja, nie była pomysłem Gorbaczowa. Gorbaczow nadał bieg ustawom i regulacjom przygotowanym przez Andropowa, które były przygotowane po co? Mianowicie po to, że Andropow, kiedy tworzył sobie taką makrą wizję reformy gospodarczej, nagle sobie uświadomił, że w tym kraju po prostu nie działa nic. Podobno takim meldunkiem, który przeważył w ogóle szale, ponieważ on czytał doniesienia z wszystkich końców imperium, było jakieś doniesienie z wioski syberyjskiej, gdzie udało się uratować z całej populacji dwa noworodki, ponieważ 300 osób zatruło się samogonem na weselu. I zostało z całej wioski dwie osoby. I to podobno było czymś, co nawet na nim, zaprawionym na rzezi Budapesztu i tak dalej, zrobiło kolosalne wrażenie, że my to sobie sami to robimy własnymi rękami. Złośliwi twierdzą, że stymulowała go do walki z alkoholem niewydolność nerek, na którą zszedł. Bardzo to możliwe, że to czysta ludzka zawiść, ale tym niemniej to właśnie w pakiecie starań o zwiększenie wydajności pracy i podniesienie dyscypliny pracy należy rozpatrywać prohibicję, a nie jako środek wychowawczy ogólnorozwojowy. Było więcej różnych pomysłów. Był pomysł, który Andropow był pierwszym, który sobie uświadomił, że Związek Radziecki bezpowrotnie przegrywa wojnę technologiczną. Uświadomił to sobie i robił wszystko, co mógł, żeby doprowadzić do sytuacji, w której będzie można wyjąć środki w ogromnej ilości pchane w zbrojeniówkę i przeznaczyć je na ogólny rozwój przemysłu w państwie. Takie pomysły były. Wrócił do pewnych pomysłów właśnie kosyginowskich, intensyfikacji produkcji, zwiększenia aktywności społecznej w procesie produkcji i tak dalej. No rzeczywiście był człowiekiem bardzo chorym. Co więcej, to rzeczywiście była gerontokracja. Ta średnia wieku dosyć niepokojąco wyglądała na Kremlu. Przypominam, że jak
obejmie pod nim rządy Czernienko, który przecież był też człowiekiem wiekowym, to ulica Moskiewska zareagowała dowcipem, że mamy oto doniesienie agencji TASS na towarzysza Konstantina Czernienkę, dokonano zamachu. Zamachowiec wystrzelił 3 razy i trafił w oparcie. Oparcie upadło, generalny sekretarz też. No więc to oddawało, tak powiem, oddaje klimat całej tej właśnie gerontokracji. Tym niemniej był ten plan. Był ten plan, był plan jednak wyprowadzenia pewnych decyzji wojskowych poza krąg wyłącznie siłowików, czyli siłowych resortów. Dużo było rzeczy. Natomiast, i tu oczywiście masz absolutną rację, że pomysł na większe zdyscyplinowanie i dokręcenie śruby w istocie rzeczy został wdrożony na pewien czas, jak to zwykle bywa, poszło nie w tą stronę. Ponieważ chodziło właśnie o zwiększenie dyscypliny pracy i ja też powtarzam do znudzenia, starsi na tej sali pamiętają to z czasów PRL-u, a w istocie rzeczy przerodziło to się w walkę właśnie ze ślepą walkę z wszystkimi czynnikami aspołecznymi od dysydentów po rockmenów. Nie do końca wyszło to tak, jak planowano, ale plan był. Proszę Państwa, tak krążymy. Za moment dojdziemy do współczesności, ale chciałbym po prostu to tło zarysować. Na to tło sobie jeszcze zostawiamy mniej więcej 20 minut. Później opiszemy to, co się dzieje obecnie, a później będziemy chcieli z Państwem porozmawiać. Mamy nadzieję, że Państwo nas sprowokujecie do dalszej rozmowy, do dyskusji. No, albo my Państwa sprowokujemy. Albo my Państwa. Jest takie kluczowe pytanie, nie tylko w Rosji. Kiedyś pamiętam, przeprowadzałem wywiad z prezesem PLL LOT i jak mu zadałem pytanie, czy pańska firma to jest teraz taka bardziej zielona, czy bardziej niebieska, to był jeden moment, kiedy miałem wrażenie, że prezes PLL LOT tak miał problemy z opanowaniem się w tym studio ze śmiechu. Tym młodszym z Państwa wyjaśniam, że niebiescy to cywilne służby, zieloni to te wojskowe służby. Jak spojrzymy w historię Związku Sowieckiego, no to mamy pod koniec Breżniewa tą wielką rozgrywkę, ale w ramach niebieskich, to znaczy KGB przeciwko milicji, KGB wygrywa. Więc to wiemy, milicja i resort spraw wewnętrznych przegrywają walkę, ale jeszcze jest GRU. Jakbyś miał tak opowiedzieć historię ostatnich 35 lat, mówię 35, bo chciałbym zajrzeć w głąb jeszcze późnego Gorbaczowa, to jak ta rozgrywka służby cywilne, wojskowe wygląda? Służby wojskowe były oczywiście potrzebne i pod koniec Breżniewa, i przy Gorbaczowie, i przy Jelcynie. One były oczywiście bardzo potrzebne i do pewnego momentu w czasach pierestrojki stały się beneficjentem demontażu, oficjalnie rzecz biorąc, KGB. Cały ten pomysł na zdemontowanie KGB, które stało się wcześniej imperium kontrolującym wszystkie resorty wywiadowcze przecież, ten pomysł na demontaż tego imperium to właśnie przeprowadzał Bakatin, Wadim Bakatin, późniejszy kandydat na fotel prezydenta, no to chyba 1,5% zebrał Federacji Rosyjskiej, ale właśnie przy pomocy wnuka Mołotowa przeprowadzał tę reformę, więc wiemy, dlaczego to tak wyszło, jak wyszło. Tak czy inaczej zdemontowano to imperium i służby wojskowe na jakiś czas znalazły się poza ich zasięgiem, poza zasięgiem służb cywilnych.
No, dojście do władzy ekipy putinowskiej, dojście do władzy całej Rzeszy wychowanków służb cywilnych oczywiście oznaczało, że się wahadło wychyla w drugą stronę. Że jednak ten sen o wielkim imperium KGB, FSB jest niebezpieczeństwem, jest zagrożeniem dla służb wojskowych. Mieliśmy coś na kształt takiej konfrontacji. Są takie dwa momenty. Ostatnim chyba takim podzwonnem ich względnej postpierestrojkowej niezależności była przemiarka do wyborów prezydenckich, kiedy kończyła się kadencja Miedwiediewa. Miedwiediew flirtował z tymi służbami, uważając, że pomogą mu one... Wojskowymi. Tak, wojskowymi, bo uważał, że one są w stanie przeciągnąć na jego stronę przy ewentualnej konfrontacji wyborczej z Putinem środowisko wojskowe. I są przeciwwagą dla służb cywilnych, które oczywiście stawiają na swojego człowieka, no bo Włodzimierz Włodzimierzowicz, no primus inter pares, prawda, sól i krew FSB. I do pewnego momentu służby wojskowe chętnie kolaborowały z Miedwiediewem. Kiedy się wszakże okazało, że Miedwiediew kontrkandydatem poważnym nie będzie i nie będzie wyborów, tak naprawdę, nie będzie konfrontacji wyborczej, to stały się takim samym zakładnikiem tej klęski, jak Andrzej Miedwiediew. Po przegranej, po wycofaniu się Miedwiediewa z wyścigu wyborczego, służbom wojskowym co przypomniano? No przypomnij sobie, zaczyna się potem w ogóle karuzela na stanowiskach. I to w takim dobrym stalinowskim stylu, dlatego bo komuś się zmarło, ktoś gwałtownie zachorował i zszedł, jakiś wypadek i tak dalej. Tam kierownicy wydziałów, tam szefowie służb się nagle okazują być bardzo wątłego zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Służby zostały całkowicie podporządkowane, czego zresztą wojskowe, czego efekt mamy przecież teraz? Przecież złe przygotowanie od strony wywiadu wojskowego, uderzenia na Ukrainę, polegało na tym, że wywiad wojskowy pełnił całkowicie służebną rolę i miał dostarczać nie tych informacji, jakie są, tylko tych, jakie służby polityczne oczekują. No i się skończyło. Tak jak się skończyło. W związku z czym ta sytuacja, jaką mamy w tej chwili, jest właśnie pokłosiem tego przywracania przewagi służb cywilnych nad wojskowymi. Jeszcze gdzieś tak pod koniec drugiej dekady była taka teoria trójzęba, że Federacja Rosyjska właśnie ma trójząb, ma trzy służby, prawda? Ma FSB, wywiad wojskowy, no i agencję wywiadu zagranicznego, służby wywiadu zagranicznego. I to są te trzy, gdzie no jednak w pewnym momencie najpotężniejszą postacią był Naryszkin. Nie ulega wątpliwości, wcześniejszy speaker Dumy. Natomiast w tej chwili no mamy jednak zdecydowaną przewagę. Wojskowe służby się mało liczą. FSB usiłuje w jakiś sposób wyjść ze skutków schrzanionej operacji. No a mimo upokorzenia swojego szefa przed rokiem, służba wywiadu zagranicznego robi swoje, czego jesteśmy czasem mimowolnymi świadkami, kiedy się nagle okazuje, że ktoś widział Naryszkina w Wiedniu albo nie wiadomo dlaczego łącznik służb w wysokim stopniu wylądował w Środkowej Azji w tym samym czasie, kiedy był tam sekretarz stanu amerykański na przykład. Albo żonę Naryszkina sfotografowano tak. Na zakupach, tylko że dziwnym trafem w bardzo luksusowym sklepie, który znajduje się
zaraz obok siedziby wywiadu francuskiego. Jak powiedziałeś o tym trójzębie, to prawdopodobnie jedyny trójząb, który mi się z Rosją kojarzy, to taki, że każdy urzędnik musi mieć Maserati, bo ono ma taki trójząb jako na chłodnicy. To taka dygresja. Proszę Państwa, kiedyś jeden z byłych ministrów spraw zagranicznych przyjął mnie w swoim gabinecie, który miał urządzony takimi meblami, nie wiem, czy były z Ikei, czy w każdym razie przypominały te z Ikei. Tak spojrzałem się na niego i mówię, to tak w Rosji to byłby pan już tak mocno przegrany. On mówi, ale co? Ja mówię, no jakoś ten gabinet tak byle jak wygląda. Jakieś lepsze te meble. Mówi, no ja mówię, a jeszcze jakim samochodem pan jeździ? Pamiętam, jak gdzieś odpowiedział mi Volvo. A ja mówię, no nie, no to już jest w ogóle nobody. Na co były minister mówi, a to czym powinienem jeździć jako liczący się człowiek? Ja mówię, no tak Maserati to tak najpodlej, ale bardziej Bentley Rolls Royce. I wtedy jakby zrozumieliśmy, mój rozmówca jakby zrozumiał rzeczywistość rosyjską. No bo on był nieprzygotowany zupełnie psychicznie na to. To jest to, co ja kiedyś tu opowiadałem, że kiedy polskie placówki wyzbywają się swoich samochodów z taboru, właśnie za granicą wschodnią, kiedy się wyzbywały. Pamiętam, jak sprzedawano w Petersburgu Forda po 98 tysiącach kilometrów, mocno już rozbitego na rosyjskich drogach. I suma, którą oczekiwano, że za niego dostaną, była po prostu gigantyczna, jak szczytowa stawka na polskiej giełdzie. Nikt nie brał pod uwagę prostego faktu, że samochód przywieziony do kraju urzędowania naszego, miał wóz tymczasowy i ten, kto by od nas kupił, musiałby cło za niego zapłacić jeszcze, więc w ten sposób rzeczywiście rozbity Ford kosztowałby, no może nie jak Maserati, ale właśnie jak Volvo. I ja tłumaczyłem wtedy urzędnikom MZ-owskim, że to jest absurdalne, nie zabierają samochód do kraju i wtedy zastępca szefa kolumny samochodowej MZ-u do mnie powiedział, panie, przecież oni tam wołami jeżdżą. Mówi, jak pan to wystawisz, to kupią to za malinę. Ja pytałem się, przepraszam, był pan kiedyś w Moskwie albo w Petersburgu? Nie, a po co? Ja mówię, bo jakby pan z okna hotelu, a przynajmniej koktajl baru wyjrzał, to pan by zobaczył, że tam jest na ulicy większej Lexusów niż w całej Polsce. Tu, proszę państwa, mam nadzieję, że państwo nam wybaczycie, ale będzie dygresja od dygresji. Otóż ja kupiłem samochód w polskiej ambasadzie w Moskwie, jak później powstało CBA, to taki został rozesłany Claris, czyli taki, no można powiedzieć, jawny mail, można powiedzieć, do wszystkich placówek, w którym domagano się informacji, jakie samochody i za ile zostały sprzedane w ciągu minionych 15 lat, po czym skompilowano listę z wszystkich polskich placówek, no bo na niektórych dziwnym trafem Mercedesy się nie sprzedawały ani w pierwszym przetargu, ani w drugim, aż w końcu ambasador kupował swojego własnego służbowego Mercedesa za $1000. Okazało się, że kupiłem drugi najdroższy samochód w tej jakby tabeli robionej dla CBA, a że miałem kolegę w CBA, to mi powiedział, słuchaj, wiesz co, są dwie opcje. Albo ty jesteś naprawdę uczciwy, albo ty jesteś przepotwornie głupi. Dochodzę do wniosku, że chyba to drugie. No dobrze, proszę państwa, zostawmy ten wątek, chociaż on jest istotny w tej części, o której mówił Hieronim, w tej części tego niebywałego bogactwa putinowskiej Rosji. A może nie całej Rosji, ale elity na pewno. Ale w każdym razie, no ale nie tylko elity, bo Moskwa była bogatym miastem, kiedy myśmy tam byli, bo Petersburg był bogatym miastem i to jest bogactwo takie, którego nie można sobie wyobrazić w polskiej rzeczywistości. To jest takie bogactwo, które nie istnieje 10 dobrych restauracji, nie istnieje 100 dobrych restauracji, tylko istnieje 1000. Doskonałych restauracji, w których rzeczywiście, wspomniałeś Lexusy, tam Bentleye są samochodami zwykłymi, takimi, które po prostu nie robią na nikim wrażenia. Tam Rolls-Royce jest samochodem, który po prostu już taki też w zasadzie spowszedniał. Trzeba mieć coś rzeczywiście wyjątkowego, żeby zaimponować. Ale chciałem cię spytać o co innego. Chciałem cię spytać o strach. O strach. Nie odczuwam. Siergiej Kowaliow mi kiedyś powiedział, że trzeba dwóch pokoleń,
żeby się wyleczyć ze strachu. To znaczy, że dzieci więźniów bardzo często są lojalistami, dlatego że przenoszą przepotworny strach i dopiero kolejne pokolenie się zacznie buntować. Zacznie tak naprawdę chcieć wolności. Kolejow mi powiedział, że przeciętny Rosjanin traktuje to, że ma paszport, traktuje to, że może pojechać na zakupy, jeżeli jest zamożny, do Londynu, jeżeli jest trochę mniej zamożny, na wakacje do Turcji, jako wolność. Dlatego, że w porównaniu z tym, czego doświadczyli jego rodzice i jego dziadkowie, to jest wolność. Moglibyśmy się teraz zastanawiać, ale nie o to chcę ciebie spytać. Czy Władimir Putin, ten zegar, który od czasów sowieckich nam odlicza te dwa pokolenia, zatrzymał, czy też może go cofnął? Bo to jest bardzo duże pytanie. To znaczy, czy po Putinie my wrócimy do sytuacji minus 5, minus 10 lat i dalej będziemy spokojnie podążać drogą od Związku Sowieckiego, czy też tak naprawdę ten zegar został tak bardzo mocno cofnięty, że znowu musimy te dwa pokolenia od nowa liczyć. Ale chciałem się ciebie spytać o koniec lat 80., początek lat 90. Jak jest ze strachem wtedy? Czy ludzie naprawdę przestali się bać? Bo tym, czego ja nie rozumiem w tym, co się dzieje obecnie, jest to, jak bardzo łatwo było ten strach przywrócić. Jak bardzo łatwo było spowodować, że znowu ruki po szwam. Więc jak to jest? Przełom lat 80. i 90. Czy tam jest moment, kiedy naprawdę ludzie czują się wolni? Kiedy dyszać można swobodniej? Jeszcze koniec lat 80., mimo że to jest już nabierająca obrotów pierestrojka, ten strach jeszcze się czuło. Jeszcze zapach był ostrzegalny wszędzie. Jakimś takim momentem przełomowym było to, jak Rosjanie przejrzeli się sami sobie, sami we własnych oczach w czasie puczu Janajewa. Gdzie z kolei rosyjska reakcja na pucz Janajewa przerosła wszystkie oczekiwania optymistów i z pewnością zmieszała rachuby puczystów. Ja akurat początek puczu Janajewa przeżyłem tam. Zresztą podobnie jak wojnę Jelcyna z parlamentem, początek też przeżyłem tam. I mam wrażenie, ja nieprzypadkowo mówię o tym drugim epizodzie, mam wrażenie, że ta wygrana wojna z Janajewami i Kruczkowami była czymś, co niesłychanie Rosjan uskrzydliło. Ja pamiętam potem w różnych istotnych kwestiach pochody i manifestacje, na które wychodziło 100-150 tysięcy osób. Największy mityng, jaki w moim życiu widziałem w Moskwie w pierwszej połowie lat 90. na placu Maneżowym, gdzie był prawie milion. Przewodził temu mityngowi, dyrygował nim brat wszechwładnego w swoim czasie wicepremiera i faworyta Jelcyna, a raczej rodziny Jelcyna, Anatolija Czubajsa, Igor Czubajs, z bratem fundamentalnie skłócony, zupełnie różne poglądy polityczne. On dyrygował tym wiecem i to po prostu po horyzont wszystko było. Wszystkie ulice wypełnione. Oni się wtedy nie bali. Przepraszam, to pozwolisz, że wejdę ci w słowo. Jest taka wybitna rosyjska politolog Lilia Szewcowa. I Lilia Szewcowa, kiedyś Carnegie Center Moscow, skądinąd instytucja, o której moglibyśmy w zasadzie zrobić długą dygresję na temat tego, jak to
To był taki, proszę Państwa, taki amerykański think tank, który założył sobie w Moskwie biuro, tam się odbywały co jakiś czas przyjęcia i muszę powiedzieć, że mieli taki mały pokoik, w którym to się odbywało, to był tak wielkości, tak jakby tak mniej więcej jakby zasunąć tutaj te drzwi. I tam wchodziło tak po 50 osób, czyli wychodziło dwóch szpiegów na metr kwadratowy. To naprawdę to były lepsze imprezy. Tam były wszystkie możliwe służby po prostu naraz. Spora część tych osób jest do dzisiaj w polityce. Spora część tych osób to są wpływowi spin doktorzy Kremla, propagandyści czołowi i tak dalej. No w każdym razie Szewcowa powiedziała kiedyś taką rzecz, czy napisała, przepraszam, taką rzecz, że cały problem z Jelcynem polegał na tym, że ludzie chcieli dobrego cara, a nie prezydenta. I że tak naprawdę cały grzech pierworodny rosyjskiej demokracji, i tutaj ja, przepraszam, mam taki zwyczaj, że gestykuluję, ale w tym momencie muszę zrobić tak, czyli w cudzysłowie, tej rosyjskiej demokracji polegał na tym, że po pierwsze Jelcyn był dobrym carem, a nie po prostu prezydentem, po drugie, że napisano pod niego konstytucję i dano mu przepotężną władzę. I w gruncie rzeczy już wówczas było wiadomo, że ktoś kiedyś przyjdzie inny i uzyskawszy tą władzę napisaną pod dobrego cara, bardzo łatwo będzie mógł stać się złym carem. Czy ty z perspektywy nie masz wrażenia, bo... Ja bym się zgodził z tym, ale dodałbym, wydaje mi się, że istotny szczegół. Że nie było innego wyjścia? Nie. Że obok teorii istnieje jeszcze praktyka. A praktyka ówczesna przyniosła rozstrzelanie parlamentu. I myślę, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak przemożny, negatywny wpływ wywarło to na społeczeństwo rosyjskie, przynajmniej rosyjskiej stolicy. Oto przez parę lat chodziły sobie spokojnie po mieście manifestacje 100-tysięczne i tak dalej, a tutaj w czasie konfliktu między władzą wykonawczą i ustawodawczą wyjeżdżają czołgi i walą ogniem na wprost w strażników konstytucji. Ale najciekawsze to jest to, że dzieje się to przy dowtóru oklasków wolnego świata. Proszę sobie przypomnieć, co pisano wtedy w Polsce. Jelcyn stłumił faszystowski pucz. Zagrodził drogę komunistom i wsiaciewskoj swołoci. Pokazywano nam mordy Makaszowów i tym podobnych, nie pamiętając o tym, że głową oporu przeciwko Jelcynowi był speaker parlamentu, czyli marszałek Sejmu, który wcześniej odegrał fundamentalną rolę do spółki z Jelcynem w powstrzymaniu właśnie puczu Janajewa. I że ci sami ludzie, którzy razem z Jelcynem i Gajdarem stali na barykadzie w czasie zamachu stanu Kruczkowskiego, przepołowili się i połowa stała pod Białym Domem, a połowa była w Białym Domu. I nazywanie ludzi, którzy wyszli ze środowisk dysydenckich, w tym momencie faszystami, było gigantyczną traumą. Nagle się okazało, że nowe wróciło, że można strzelać do ludzi, że ten świat, który przedtem tak oklaskiwał powstrzymanie puczu na Faros i tak bił brawo Gorbaczowowi, nagle jest w stanie przyjąć jako słuszną decyzję recydywę siłowych rozwiązań w kraju, w którym demokracja dopiero się rodziła przecież. Ja rozmawiałem z bardzo wieloma osobami z tych właśnie przepołowionych wtedy środowisk. Z jednej i z drugiej strony.
ludźmi, którzy razem siedzieli w latach 80., a po owym epizodzie już sobie nigdy nie podali ręki. Zarzucając sobie wzajemnie, kto kogo zdradził. Więc myślę, że to, o czym mówi Szewcowa, było dopiero stworzeniem prawnego alibi dla tego, co nastąpiło w praktyce. I od tego momentu zaczyna się właśnie inwestowanie w służby, zaczyna się inwestowanie z powrotem w wojsko, zaczyna się tworzenie gigantycznej zupełnie armii chroniącej Kreml. Ja pamiętam taką cudowną scenę w Dumie rosyjskiej, kiedy pada pytanie, jak to się stało, że jednostka ochrony Kremla wzrosła do, razem z ośrodkami zapasowymi na zapleczu Moskwy, do 18 tysięcy żołnierzy i że jakie to jest kolosalne obciążenie dla budżetu państwa. I przedstawiciel prezydenta Jelcyna mówi, żadne, utrzymujemy to ze środków pozabudżetowych. Przecież w gruncie rzeczy nie informacja o liczebności tej armii, ale o niejasnym sposobie jej finansowania jest dla nas informacją o tym, co się w państwie stało. Proszę państwa, no psuło się to wszystko w tempie zastraszającym. Starsi pamiętają taki z państwa taki z podręczników szkolnych obraz Wojciecha Kossaka, który się nazywa Wspomnienie z lat dziecinnych albo Czerkiesie na Nowym Świecie. Ostatnio jeden z kolegów mi atakował, że to nie Czerkiesi, tylko Kozacy kubańscy. Mniejsza z tym, po prostu horda na Nowym Świecie jakaś. Otóż ja kiedyś zupełnie przypadkowo, już pod koniec urzędowania Jelcyna jako prezydenta, zobaczyłem, jak się wytoczył z bramy Spaski taki właśnie konwój. Jak zobaczyłem te sterczące lufy po prostu, uwalonych jak borsuki ochroniarzy, to zrozumiałem, że to państwo przy Jelcynie rzeczywiście się rozkłada. Ale już tak poważnie mówiąc, proszę państwa, rzeczywiście Rosjanie się wybudzeni ze swojego snu o naturalnym marszu ku demokracji poprzez wystrzały czołgowych armat, nigdy już potem nie uwierzyli w to, jako całościowo pojęte społeczeństwo, że przed nimi jest prosta jak stół i jasna droga do szczęśliwości i demokracji. Nie będziemy, proszę państwa, opisywać czasów jelcynowskich, bo to, że to państwo ledwie funkcjonuje, jest dla wszystkich państwa i dla nas tutaj również jasne. No ale potem, i tak teraz właśnie przechodzimy do tego, do czego mamy w efekcie dojść, czyli do odpowiedzi, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Dochodzi do władzy grupa, którą żeśmy sobie tak plus minus już definiowali. Ludzi niewątpliwie inteligentnych, wywodzących się ze służb, niekoniecznie z arystokracji służb, ale ze służb, raczej technokratów, ludzi inteligentnych. Ja się często, wiecie państwo, spotykam z takim pytaniem, czy można porównać współczesną Rosję do III Rzeszy. I zawsze odpowiadam na to pytanie tak, że jeżeli myśli się o III Rzeszy w taki sposób, że przychodzą nam na myśl nazwiska Himmlera, Heydricha, Kaltenbrunnera albo Eichmanna, no to nie, bo Rosja popełnia zbrodnie wojenne, ale to jednak nie jest ten kaliber. No ale III Rzesza to też przecież są tacy technokratyczni dżentelmeni jak Albert Speer, jak Fritz Todt, jak Walter Schellenberg, czy też postać, która mnie zawsze niezmiennie fascynuje, czyli Karl Wolff, numer 3, a po śmierci Heydricha numer 2 w SS. I człowiek, który do 62 roku w ogóle za nic nigdy nie odpowiedział, a po 62 też się jakoś nie nasiedział zbyt długo. Mówiąc krótko, tacy panowie, którzy gdyby Republika Weimarska przetrwała, zamieniła się w Republikę Federalną Niemiec,
absolutnie spokojnie daliby sobie radę, no byliby tylko ewentualnie, no w dobrym towarzystwie może by się ich nie zapraszało, bo rzucaliby jakimiś antysemickimi dowcipami, ale tak poza tym to, że tak powiem, całkiem cywilizowani ludzie, tak? No i przychodzą tacy całkiem cywilizowani ludzie do władzy i całkiem cywilizowanie rządzą tą Rosją, nawet w sposób wydaje się efektywny, a potem się okazuje, że wybucha wojna i Rosja według, sprawdzałem proszę Państwa, statystyki publikowane przez taką stronę Oryx, wiarygodną, najbardziej wiarygodną stronę, która dokumentuje rosyjskie straty w tej wojnie, Rosjanie stracili już prawie 1900 czołgów. 1900 czołgów, a jak doliczycie Państwo ciężarówki, transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty, to tak mniej więcej 7000 jednostek sprzętu. Coś zupełnie niebywałego. To jak to jest, że ci tacy efektywni menedżerowie, to nie ukrywam, że nawiązanie do takiego wyrażenia efektywny menedżer Stalina, tak zaczęto nazywać w rosyjskiej propagandzie. To gorzej, dlaczego... to był w podręczniku historii do szkoły 10 do 10-latki. To właśnie była symptomatyczna zmiana w wykładzie dziejów narodowych. Józef Wissarionowicz jako efektywny menadżer. I to właśnie był powiew nowego starego. No dobrze, to jak to się dzieje, że mamy ludzi, bo zwróć uwagę, my jak rozmawiamy ze sobą, a nieraz żeśmy już rozmawiali, to nie jesteśmy w stanie odmalować portretu tej kremlowskiej elity w taki sposób, jak często opinia publiczna w Polsce by tego oczekiwała, czyli żebyśmy tutaj, prawda, obraz troglodytów odmalowali, no bo to nie są troglodyci. I no bo najprostsza odpowiedź jest taka, że po prostu oni są całkiem efektywni, ale szef zwariował. No ale czy to jest aż tak proste? Nie, to nie jest takie proste. Co prawda my nie możemy schlebiać opinii publicznej, ponieważ w przeciwieństwie do jej czołowych medialnych reprezentantów w jaskini owych troglodytów spędziliśmy wiele lat i większość z nich znamy osobiście. Więc wiemy, czy są i w jakim stopniu. Myśmy zgubili przy naszej rozmowie na samym początku jeden istotny moment. Rozmawialiśmy o elicie politycznej, rozmawialiśmy o służbach, a teraz, kiedy rozmiar strat sprzętowych ukazałeś, wraca pytanie, a co się stało z armią? Bo tak naprawdę to nie Sieczyn z Patruszewem dowodzą na froncie, tylko Szojgu z Gierasimowem, Surowiekinem i tak dalej, i tak dalej. Więc co się stało? A tu rzeczywiście coś stało istotnego, bo to jest inna armia rzeczywiście niż ta armia lat 80. Ta armia jeszcze z traumą Afganistanu i Czeczenii, ale jednocześnie armia, w której jeszcze było, myśmy kiedyś o tym dosyć wyczerpująco dyskutowali z tobą, o wielkiej zmianie, jaka nastąpiła w korpusie oficerskim rosyjskim z punktu widzenia szafowania krwią żołnierską. Proszę porównać straty nawet z Afganistanu ze stratami na Ukrainie. Najstarsze pokolenie dowódcze piastujące poważne funkcje w latach 80. to nierzadko byli ludzie, którzy pamiętali drugą wojnę. Jako porucznicy, kapitanowie z awansu i tak dalej. I oni mieli świadomość, czym była strata tych 25 albo i 40 milionów obywateli. Oni starali się oszczędzać krew. Zaczęło się to wszystko zmieniać już za Jelcyna. Z jednej strony biologia, która powodowała wymianę tych starszych. Z drugiej strony między innymi właśnie takie, a nie inne zachowanie sporej części korpusu oficerskiego w czasie wojny z parlamentem spowodowało, że prezydent Wszechrusi stracił zaufanie do najstarszych rang generalskich. Proszę uświadomić sobie, że żeby ściągnąć te jednostki, które się rozprawiły z parlamentem, nie wystarczyło wydać rozkaz.
w elitarnych jednostkach garnizonu dookoła moskiewskiego w tambowskiej dywizji przeprowadzono po prostu głosowanie, że to jest decyzja dobrowolna i oficerowie, którzy chcą poprzeć prezydenta, mogą sobie wsiąść do czołgów i pojechać. Cała dywizja nie poszła. Poszły pod oddziały. I takich przypadków było więcej. Armia straciła zaufanie władzy wtedy. Co ciekawe, armia straciła zaufanie władzy, bo nie chciała uczestniczyć w walkach politycznych. Więc w gruncie rzeczy zachowała się tak, jak my tego oczekujemy od armii. Prawda? Zmieniano dowódców, no i właśnie potem mamy, wygenerowano nową kadrę dowódczą na czele właśnie z wielkim wodzem Szojgu, duchowym potomkiem, jak sam sądzi, zdaje się, wodzów Dżingiskhana. Tak przynajmniej o sobie mówi. Ale Hieronim, no, jeśli pozwolisz, bo to, że armia nie zdała egzaminu, to jest oczywiste. Ale mamy przecież nie tylko armię. Mamy również kompleks przemysłowo-zbrojeniowy, który też nie daje rady. Mamy reformy ostatnich 20 lat putinowskie, które okazują się być, można by tak powiedzieć, potiomkinowską wioską. Znaczy tego nie było. Tak naprawdę mamy Wielkie projekty narodowe, które skończyły się niczym. Tak, mamy opowieści o potędze, za którymi nie stoi tak naprawdę nic. Mamy opowieści o nowych modelach sprzętu wojskowego, bo to już nie jest armia, to już jest przemysł, które okazują się po prostu kolejnym wcieleniem T-72, tylko ze zmienionymi nazwami, prawda? No albo sprzed paru lat prototypowy, tak, genialny czołg, który ewakuowany na holu z Placu Czerwonego tutaj, przed paradą. No. Tutaj, proszę Państwa, taka dygresja. Jest taki przepiękny, chyba wiele mówiący obrazek, kiedy to Rosja podpisała z Indiami kontrakt na modernizację lotniskowca, a tak dokładnie krążownika avianesuściowo, czyli no, przewożącego kompleks lotniczy, który potem został przerobiony na lotniskowiec. No i w skrócie rzecz ujmując, podpisano ten kontrakt, potem się okazało, że za 2 miliardy dolarów to nie da rady tego wyremontować, może bardziej 3, a potem się okazało, że w zasadzie to 4, a potem się okazało, że 4,5 i nadal nie da rady tego zrobić, dlatego że spośród plany tego okrętu nie istniały, po prostu je zgubiono. Inżynierowie, i to tak swoją drogą mniej więcej po 1/3, 1/3 zmarła, 1/3 przeszła na emeryturę, a 1/3 wyemigrowała. I się okazało, że nie ma po prostu, że nie było ciągłości, że po prostu w którymś momencie ten przemysł stracił możliwość. W efekcie Hindusi zapłacili 4,5 miliarda, jak dobrze pamiętam, za modernizację. Wyszło na to, że nowy lotniskowiec u Amerykanów taniej by kosztował. No więc jakby pytanie, czy Amerykanie by im sprzedali. To, no, więc dwa dni temu decyzja de facto o złomowaniu flagowego okrętu floty Pacyfiku. Się okazało, że nie są w stanie go wyremontować. No dobrze, to co to jest? To znaczy, czy my mieliśmy do czynienia z jednym wielkim, gigantycznym projektem PR-owym? Nie. Nie. Ja myślę, że kilka rzeczy to się nałożyło. Jedna okoliczność jest taka, że klasa polityczna rosyjska tak naprawdę, prężąc muskuły i strasząc cały świat, co i dzisiaj robi, nigdy poważnie nie liczyła się z żadną konfrontacją. Byli do tego stopnia przekonani, że świat Zachodu jest uzależniony od węglowodorów, jest obłaskawiony, a poza tym jest sytym, tłustym kocurem na kanapie i nie jest w stanie wygenerować z siebie żadnej energicznej decyzji. Przepraszam, wejdę ci w słowo, sytym, zgenderowanym kocurem. Albo to jest gorzej, bardzo istotne, proszę Państwa, albo mówiąc w rosyjskiej narracji, dlatego że ten kocur jest zgenderowany, w związku z tym karocie piderasy. No właśnie, ja nie wiem właśnie, czy zgenderowany do końca pasuje, biorąc pod uwagę,
popularny rosyjski termin propagandowy gejropa. Także to różnie z tym bywa. Natomiast to jest tak, że po pierwsze... Wiem. Ja się nie muszę pilnować, to ona nas pilnuje. No. Wiesz, żyliśmy pod kamerami dziesiątek lat na wschodzie, możemy i w Europie Środkowo-Wschodniej wytrzymać. Proszę Państwa, wydaje się, że jednak ta elita polityczna chyba sobie zupełnie już tak się oderwała, bogacąc się, kumulując te dobra, kradnąc po prostu od rzeczywistości, że straciła z nią kontakt. A to taka przypadłość, która nie tylko w Rosji się zdarza. No, kleptokracja rodzi pewne skutki negatywne także, nie tylko bogactwo. Rzeczywiście psychologicznie oni nie byli przygotowani na konfrontację. Co więcej, w ogromnym stopniu ponosimy za to odpowiedzialność my, czyli świat. Myślę, że nawet nie Krym był generalną próbą, a Gruzja. W 2008 roku znacznie bardziej obawiano się reakcji świata niż w 2014. W związku z czym, jak w 2008 roku nie nastąpiła reakcja, potem w 2014 obawiano się reakcji bardziej niż w 2022 i nagle ta reakcja nastąpiła. Miało być lepiej, a jest gorzej. Świat i Europa miały być w rozsypce, miały być podzielone i zdeprawowane, uzależnione jak narkoman, a one nagle, to jest gigantyczny krach no, fundamentów polityki zagranicznej i nie tylko zagranicznej. Poza tym tak naprawdę dogmat, przed którym przestrzegali przecież czołowi ekonomiści, no tutaj Kudrin mój ukochany, wieloletni minister finansów, uznawany za wielokrotnie za najlepszego ministra finansów w Europie, na świecie i w kosmosie, wicepremier, ale rzeczywiście postać wybitna, który przepowiadał mniej więcej to, co się działo z gospodarką rosyjską, nawet bez wojny, zakładał, że przy takiej polityce inwestycyjnej, czyli rabunkowej, w 2030 roku wszystko się rozwali w drobiazgi. To jest taki pyszny przekaz, jak on prognozuje straszliwy spadek produkcji, a spadek jest o 0,5% jeszcze większy niż on prognozował. I on jak przystało na porządnego uczonego i teoretyka, jest tak szczęśliwy, że prognozy się sprawdziły, że idzie ucieszyć tym swoim czarnowictwem Putina, w związku z czym wylatuje z ekipy. No bo jak powiedział jeden z tych doradców, cytujemy to w książce, mówi, panie, mówi, no przecież, Hieronimie Czesławowiczu, on się cieszył jak dziecko, że mu się prognoza. Mówi, to Włodzimierz Włodzimierzowicz miał dalej z nim pracować. Ale jak widać, były prognozy i widzieli to, co po niektórzy, ale ten dogmat, że świat jest uzależniony, że mamy zasoby i to oni są od nas zależni, a nie my od nich. To takie, proszę Państwa, memento, że nie należy uważać, że świat to są gejropa, bo można przedobrzyć. Czy można, w Twojej opinii, próbować przewidzieć przyszłość w wypadku Rosji? My w naszej książce, którą już Państwo możecie na końcu sali kupić, przepraszam, nawet jak napisał książkę, to ją usiłuję sprzedawać. W ostatnim rozdziale, który powinien mieć tytuł Delfinarium, bo piszemy o delfinach, opisujemy ludzi, którzy w naszej opinii dzisiaj mają szansę zastąpić Władimira Putina. Ale myśmy, wiesz, nie napisali jednego zdania. Myśmy nie napisali zdania na końcu, że bardzo prosimy nie przywiązywać się do tych kandydatur nadmiernie, natomiast przywiązywać się do modeli, które opisaliśmy. Czyli może być model, szukamy kogoś młodego, ale bardzo zaufanego przyjaciela rodziny,
Drugi model, młody to niebezpiecznie, najlepiej żeby miał tak 10 lat mniej niż obecnie rządzący, ale ewentualnie już z rozpoczętym nowotworem, to wtedy jest szansa, że nie porządzi zbyt długo. I prawda, do tych modeli dopisujemy nazwiska na dzisiaj. Za pół roku, za rok te nazwiska się mogą zmienić, a modele pozostaną. Czyli modele pozostaną, a nie nazwiska pozostaną, jakby nazwiska są wtórne. Dzisiaj rozmawiałem, tutaj przepraszam, z człowiekiem, dla którego masz książki. I zadałem mu pytanie, czy ty się z człowiekiem, który zna się na Rosji i jest bardziej na bieżąco od nas. I zadałem mu pytanie, czy to się skończy. A on mówi, a żebym to ja wiedział, może się skończy na przykład jutro, a może za dwa lata. Może się skończyć z dnia na dzień. Tego po prostu się nie da przewidzieć. Nikt nie wie. Czy ty byś się zgodził z taką opinią, że my tak naprawdę możemy opisać modele, ale my tak naprawdę dzisiaj, ze względu na to, jak bardzo nieprzejrzysty jest Kreml, bo kiedyś docierały do nas echa. Inaczej, do Szwajcarów docierały nie echa, bo oni mieli wgląd w konta bankowe. Do Amerykanów docierały nie echa, bo oni mieli wgląd w e-maile. Do Brytyjczyków docierały nie echa, dlatego że oni mogli ich podsłuchiwać w Londynie. No do nas nic nie docierało w Polsce, poza oczywiście naszym głębokim przeświadczeniem, że znamy się lepiej od wszystkich. Do Izraela innych. Docierały no, wyniki badań lekarskich sporej części elity. Miało to pewne znaczenie informacyjne. No dobrze, to czy my tu w Polsce jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie się działo dalej, czy też tak naprawdę nie? Ja myślę, że ty celowo nie dopowiedziałeś jednej rzeczy przy tym naszym delfinarium, zostawiając mi tutaj przestrzeń do pewnego uzupełnienia, że co do jednej rzeczy, myśmy się z tobą jednak dogadali i chyba stoimy ciągle na tym stanowisku, że to nie będzie żadna kandydatura i scenariusz z kosmosu, że to nie będzie żadna pozasystemowa i opozycyjna kandydatura, że to, co Nawalny. Przyjdzie, tak, że to będzie ktoś z szeroko pojętego pierwszego eszelonu władzy, że to będzie zmiana wewnątrz rosyjskiej elity. Tej elity, która rządzi w tej chwili państwem. Rewolucji nie będzie. Jeżeli będzie pucz, to też w ramach Kremla i w ramach tej elity. Jeżeli będzie nagłe zastępstwo, to tym bardziej w ramach tej elity. I dopiero wtedy możemy dodać, że mamy parę scenariuszy, do których możemy, modeli, jak to powiedziałeś, do których możemy dobierać ewentualnie zmieniające się przecież kandydatury, bo kiedy pierwszy raz o tym zaczęliśmy rozmawiać prawie rok temu, to były kandydatury, które wtedy były bliżej tronu niż są dzisiaj. A pewne kandydatury, które były ukryte w drugim szeregu, awansowały nam w tej chwili na pudło i są w pierwszej trójce na przykład. I tutaj, proszę Państwa, pewne pound down. Hieronim używa takiego argumentu, że Władimira Putina rok przed tym, jak Władimir Putin przejął władzę, też nikt nie stawiał. Tak, oczywiście. Oczywiście. Mało tego, kandydatury, które wówczas padały, a było ich kilka, w przeciwieństwie do bez mała anonimowego pułkownika KGB, to były kandydatury, co się zowie. Premier, minister spraw zagranicznych i szef głównego resortu siłowego. No, padały kandydatury Czernomyrdina, Prymakowa i Stiepaszyna, czyli ludzi trzymających władzę. Żaden z nich po to władzę nie sięgnął przecież. No. Co więcej, anonimowy pułkownik KGB, dwóch z nich się faktycznie dosyć szybko pozbył. Trzeciego się nie pozbył, bo za mocne były zabezpieczające, ja bym powiedział, resortowe uwarunkowania. Honorował go wielce aż do jego dostojnej śmierci, ale w wyścigu do władzy go wyprzedził po prostu. No. Dobrze, proszę. To teraz jeszcze jedno pytanie na koniec i państwu oddaję głos.
kiedy myśmy się poznali w Moskwie, Hieronim Grala, proszę Państwa, wszystkich znał, a zajmował się kulturą, z czego ja sobie wyciągałem wniosek, że no, pułkownik to na pewno, bo tam, żeby się kulturą zajmować, to przecież jakieś dziwne jest, prawda? No po co ten immunitet? Ale Hieronim zaprzecza i tu tak się zgodzimy co do tego, prawda? Natomiast pamiętam... Że zaprzeczam. Że tak? Zaprzeczasz. Do tego się godzimy. Tak. Co do tego się zgadzamy. Przyznam się Państwu do pewnej... Znaczy podzielę się z Państwem dwoma wspomnieniami. Pierwsze wspomnienie to jest wspomnienie wizyty ministra Sikorskiego, kiedy to Wydział Polityczny nie został zaproszony na spotkanie z ministrem do tak zwanej setki. Setka to było takie pomieszczenie w ambasadzie, gdzie mieliśmy pokój ciszy, w zasadzie taki kontener ciszy. Za to zostali tam zaproszeni szefowa sprzątaczek na przykład, jak dziś pamiętam, więc ja pomyślałem, że no to znaczy, że ona musi być pułkownikiem, ale ona nie była pułkownikiem, ona naprawdę była tylko sprzątaczką, czy tam naczelną sprzątaczką ambasady. Chodziło o to, żeby Wydział Polityczny panu ministrowi nie powiedział niczego, czego pan minister nie chce usłyszeć. Od razu chcę powiedzieć, że to nie jest uwaga antyplatformerska, propisowska, dlatego że to teraz jest tak samo, tylko bardziej. Pamiętam też wizytę dwóch bardzo zacnych panów, intelektualistów, którzy przez trzy dni, a ja jako młody dyplomata im towarzyszyłem, spotykali się z wpływowymi ludźmi, tylko myśmy w ogóle w Wydziale Politycznym nie kojarzyli tych wpływowych ludzi, bo oni może i byli wpływowi, ale za późnego Gorbaczowa. Znaczy ci panowie mieli takie lekkie przesunięcie w fazie. Oni jakby, tłumacząc na polski, oni nie jarzyli. Co więcej, nie chcieli jarzyć, co gorsza. Do dzisiaj nie chcą. I oni do dzisiaj nie chcą. I do dzisiaj są intelektualistami, dodajmy. No i pamiętam, że nagle wypadł nam ostatni punkt programu. W związku z tym zaprosiłem panów na kawę, na Rubliówkę. Bo to tak mniej więcej można via Rubliówka na lotnisko Szeremietiewo pojechać. Plus minus grunt, żeby się z miasta wydobyć. No i był to czysty przypadek, ale jak usiedliśmy w kawiarni w Barwisze, to akurat przy sąsiednim stoliku siedział Igor Sieczyn i Aleksiej Miller, czyli wicepremier, wówczas wszechpotężny i szef Gazpromu. No i ja się spojrzałem na tych obydwu panów, podkreślam, czołowych specjalistów, niezmiennie, i mówię, mam takie pytanie. Ja mówię, wiecie panowie, kto to są ci faceci obok? No, panowie już nie młodzi założyli okulary, spojrzeli i mówią, o, Sieczyn. Ja mówię, no, o, Sieczyn. Ja mówię, a teraz przez te ostatnie trzy dni toście kogoś ważnego spotkali, czy nie? No nie. Ja mówię, no widzicie, tutaj w przypadku akurat są. To może byście następnym razem spytali nas w Wydziale Politycznym. My wam powiemy gdzieś, gdzie można tych ludzi spotkać. Ale jeszcze jedno pytanie, to jak dziś pamiętam. Ja mówię, ile panowie widzicie Rolls-Royce'ów? Na co jeden z tych panów mówi, a to wie pan, ja w ogóle nie rozróżniam tych samochodów jednych od drugich. Ja mówię, no to fatalnie. I pamiętam uwagę jednego z tych dżentelmenów, byłego ministra spraw zagranicznych, który mi powiedział, no ale kariery w MSZ-cie to pan nie zrobi. No i zresztą miał rację akurat w tym jednym. Czyli na ludziach znał się lepiej niż na samochodach. Tak, a teraz ta długa przypowieść prowadzi mnie do pytania bardzo prowokacyjnego. Czy my się znamy na Rosji? Bo ja odnosiłem wrażenie, będąc w Rosji, ja wiem, no przepraszam, chciałem naprowadzić Hieronima, żeby nie udzielił odpowiedzi innej niż oczekiwana przez prowadzącego to spotkanie. Mogę udzielić odpowiedzi ekskluzywnej i inkluzywnej. Jedna będzie brzmiała, my dwaj się znamy i będzie nieskromna. Ale nie, generalnie rzecz biorąc... To się wytnie. Nie, generalnie rzecz biorąc nie znamy się. Nie znamy się, upajamy się głębokim przekonaniem, że się znamy, na niczym nie opartym. Przykład przez ciebie przytoczony. Dwóch ważnych osób, jak akurat wiem, o kim mówisz, przecież jest w swojej wymowie uniwersalny. Ja nie pamiętam ani jednej wizyty. Pracowałem jako dyplomata w Rosji 9 lat. Nie pamiętam ani jednej wizyty ministra, premiera, wicepremiera,
szefa komisji sejmowej, klubu poselskiego. Eksperta. No, eksperci to jest odrębna kategoria, o tym za chwilę. Który miałby własną agendę, który miałby własną wizję, z czym się spotkać chce, który by wiedział, kto jest jego odpowiednikiem i partnerem. I nie mówię już o takich, że poza jednym jedynym wicepremierem Steinhoffem, który po prostu studiował kiedyś w Rosji, nie było nikogo, kto miał kogokolwiek naprawdę znajomego wśród elit rosyjskich. Bo nie chodzi o to, że minister Sikorski mógł powiedzieć, że zna, prawda, z ONZ-u Ławrowa czy z innych spotkań, bo to nie chodzi o to. Nie kolekcjonowano i nie kultywowano tych kontaktów i znajomości. Nie zabiegano o nie i nie szukano ich. Ale wiesz co, Hieronim, ale to mi troszeczkę cię kojarzy z dyskusją, która przetacza się przez Polskę od 2 dni, kiedy pojawił się wątek, Maria Zacharowa powiedziała, że Rosja ma prawo zerwać stosunki dyplomatyczne. No, ma prawo, bo nie są one obowiązkowe. Tyle, że Zacharowa w drugim zdaniu powiedziała, ale to by było niedobre dla obywateli Rosji mieszkających w Polsce, czyli powiedziała, że nie chcą zerwać stosunków dyplomatycznych, a nie tak jak to wszyscy komentują, że powiedziała, że zerwą stosunki dyplomatyczne. I w Polsce nastąpił niebywały entuzjazm. Cudownie, wspaniale, w końcu zerwiemy z nimi stosunki dyplomatyczne, bo jak rozumiem, to jest po prostu wspaniałe, żeby Zachód rozmawiał z Rosjanami, tylko żebyśmy my w tym nie uczestniczyli albo w każdym razie się nie dowiadywali, o czym rozmawia. To po prostu jest świetne rozwiązanie. Ja proponuję jeszcze Bałtów odłączyć i Rumunów. No, Ukrainę, Białoruś. Nie, przepraszam, Białoruś to... Przepraszam. W każdym razie wszystkich, którzy byliby ewentualnie trochę bardziej rosjosceptyczni. Przecież no, to jest... No to jest poza wszystkim schizofreniczne, bo jak mamy być ekspertami, jednym wielkim zbiorowym ekspertem z nazwiskiem, jeśli nas tam nie będzie. Od Rosji, kiedy nas tam nie będzie. No. Było takie zwierzątko, co im bardziej zaglądało do norki, tym bardziej go w niej nie było, prawda? W związku z czym, no, to jest absurdalne całkowicie. Ale to już pytanie w zasadzie do państwa. No, zastanówmy się nad tym, ile jesteśmy w stanie z pamięci wyliczyć polskich środowisk eksperckich, think tanków, środowisk, poważnych analityków z porządnym instrumentarium, nie przepisujących artykuły z New Yorkera, Timesa albo z Politico, ale dostarczających im materiały, piszących dla nich cokolwiek. Nie. Do tego oczywiście dokłada się jeszcze polskie piekło, czyli wciąganie tego, kto ma szansę coś napisać, do kotła ze smołą z powrotem. Ale przede wszystkim głównym problemem jest ubóstwo tego środowiska intelektualne. Może nie intelektualne, bo intelektualne możliwości są, ale warsztatowe, takie czysto rzemieślnicze. Bo jeżeli czegoś nie robisz, to nie masz pewnych nawyków, nie masz pewnej wiedzy, pewnego prostego arsenału środków. My tego nie mamy. Ja spotykam się z tak zwanymi ekspertami w różnych miejscach. No i nie jest to dla mnie specjalną przyjemnością, kiedy świętując 43. rok pracy na uniwersytecie, jako obiecującego młodego czołowego politologa, spotykam naszego dawnego studenta w wieku lat prawie 50, ciągle jeszcze doktoranta niszowego instytutu, który orbi et urbi głosi prawdy Boże krytykujące wszystkich możliwych i poważnych i niepoważnych ekspertów, który przecież sam przez te 25 lat swojej kariery nie napisał ani jednego analitycznego tekstu. No nie będę palcem pokazywał, niech państwo sięgną do Gazety Wyborczej sprzed 2 dni. Ale ja myślę, że z tym młodzieżowym tym to się czepiasz, bo ja co prawda byłem wówczas dziecięciem, ale pamiętam działacza młodzieżowego, który nazywał się Egon Krenc i został przywódcą NRD w wieku cirka lat 60, w związku z tym bez przesady można być 60-latkiem i być młodym. Tutaj, proszę państwa, stawiamy kropkę, bo zostałem pouczony przez kierownictwo tej zacnej biblioteki
że to nie jest tak jak normalnie na takich spotkaniach, że możemy tak sobie, prawda, przeciągnąć do 3 godzin albo 4, tylko po prostu drzwi zamykają, aczkolwiek jest sam główny szef, więc mam nadzieję, żeby wypuścili. Słuchaj, to jest bardzo po rosyjsku. To jest jak z rozgonieniem konstytuanty. Karał ustał, tak? Strażnik się zmęczył. Czy są jakieś pytania, które państwo chcieliby nam zadać, a na które Hieronim mógłby odpowiedzieć? Dobry, ja chciałem zadać panom pytanie, czy byliby panowie w stanie określić, kto aktualnie rządzi w Rosji, mianowicie która grupa? Czy to będzie jeszcze jednak, będą to obecne służby specjalne, jakieś środowiska wojskowe, czy oligarchia? Czy może jednak dalej Kreml w osobie pana Władimira Putina? Zacznę od końca. Jeżeli mowa o oligarchach, to jest smutny sen eurokapitalistów, że w Rosji oligarcha może czymś rządzić. W Rosji oligarcha jest kasjerem i skarbnikiem. Taki prawdziwy oligarcha w rodzaju tam Abramowicza czy coś. W Rosji u steru władzy jest tak naprawdę 2-3 oligarchów bardzo nietypowych. To są oligarchowie państwowi. To są tacy ludzie jak Sieczyn, trzymający w swoich rękach pewien spory kawałek gospodarki o strategicznym znaczeniu dla państwa. Ich majątku się nie liczy w dziesiątkach miliardów, tak jak w przypadku Abramowicza czy Deripaski, ich majątek to jest realny wpływ na znacznie więcej aktywów. To jest zawłaszczona część państwa do prywatnego użytku pewnej grupy. Czy pozwolisz, Hieronim, ja wejdę w słowo. Ja polecam panu przyjrzenie się rozwodowi Abramowicza. Jak Abramowicz się rozwodził, to jego majątek był wyceniany na cirka 50 miliardów dolarów. Jego żona zadowoliła się kwotą 880 milionów. Rozwiodła się z nim w Moskwie, bo w Londynie żaden sąd by na taki podział majątku nie pozwolił. I teraz pytanie, dlaczego ona wzięła 880 milionów? Odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że ona wiedziała, że 880 milionów to jest jakiś tam procent jego pieniędzy. A jak ona weźmie 25 miliardów, to ona weźmie również nie jego pieniądze, a wówczas to się długo nimi może nie nacieszyć. I w związku z tym, bo mądra kobieta, no to wzięła po prostu no 880, też nieźle, nie? Można pożyć. Co więcej, o właśnie, można pożyć. I można przeżyć. I nie tylko od pierwszego do pierwszego, ale generalnie. Ja bym tak jeszcze jedną kwestię porządkującą, bo w Polsce się nadużywa pojęcie oligarcha. Jak ja na przykład czytam kucharz Putina, oligarcha Prigozhin. Przecież to jest chichot dla rosyjskiego polityka stwierdzenie, że jest to oligarcha. Czy może być oligarchą w Rosji ktoś, kto w Petersburgu zajmuje 70. miejsce pod względem zamożności? W Petersburgu. Przecież on ma te marne 200 milionów. No to co to jest za oligarcha, prawda? Oligarchowie nie. Właśnie poza tą grupą zblatowanych z Putinem, takich właśnie jak Sieczyn. Wojsko, jak widzimy, też nie. Czy służby? To jest bardziej skomplikowane, bo ze służbami prawie każdy z nich miał jakiś tam związek. Jawny, tajny, w młodości, cały czas, bardzo różnie. To jest to środowisko jakoś mocno związane z tymi służbami, tylko tyle, że te służby to już w tym momencie raczej bardziej na nich pracują niż oni na te służby. No tym niemniej genealogia właśnie spod znaku służb tutaj ma kolosalne znaczenie, jest decydująca. Jest to pod przewodem Putina
może nie kolegialna struktura, ale jednak nie jest to jednoosobowa struktura władzy. Już sam fakt, że my widzimy przesunięcia, taką grę na tej giełdzie kremlowskiej wokół wodza, dowodzi, że są tam możliwe zmiany, są wewnętrzne sojusze, zmiany sojuszy. No, ale ciągle jest to pewna grupa kilkunastu, kilkudziesięciu osób, która od kilkunastu przynajmniej lat specjalnym zmianom nie uległa. Przybyło trochę osób, ona się zwiększyła. Powiedzmy, 15 lat temu byśmy ograniczyli się tu w tej wyliczance do 80 osób, prawda? Teraz, gdybyśmy chcieli nakreślić taką grupę najbardziej wpływowych polityków, no pewnie z półtora tuzina byśmy naliczyli. Takich, bez których trudno jest podjąć jakieś konkretne działania. I to jest rzeczywiście, to są ludzie w jakim stopniu z jądra służb i jednak aparatu państwowego, administracji publicznej. To są takie właśnie kariery, jak na przykład Kiryjenko, który kiedyś był najmłodszym premierem Rosji, zwany Kinder Niespodzianką. Panie, jeśli pozwolisz, pan ma pytanie i... Czy wśród elit tych władzy w Rosji jest jakaś taka świadomość odpowiedzialności? To znaczy, że pochopną, nieudaną swoją decyzją spolaryzowali rdzeń tego ruskiego społeczeństwa, bo oni tam powiedzmy nie rozróżniają tej Ukrainy i tej Białorusi. Taką prymitywną, bezczelną metodą na próbę zastraszenia w tym 24 lutego. Chcieli zastraszyć tak po kacapsku, a to się po prostu nie udało. Może nie udało się z przyczyn tego, że wyrosło pokolenie wychowane na grach komputerowych i odstrzelę rakietnicy i zobaczymy, co się stanie, czy ten czołg będzie jechał, czy nie. Bez na początku jakiejś szczególnej wielkiej metanarracji, ale to zaczęło działać, tak? Dziś jest to wojna dronów, wojna elektroniki i sytuacja, gdzie mogą się Rosjanie zastanawiać, czy będą wychowani przez Chińczyków, czy może Izrael zmieni podejście, bo ma teraz taki problem, że za pięciu Izraelczyków musi zabijać setki albo tysiące Palestyńczyków. I to tak coraz słabiej wygląda, można ten kapitał Holokaustu zjeść po prostu. Wszyscy to przemilczają, ale to są konkretne historie, tak? Czyli ta walka w Palestynie, czyli odzyskanie swojej dawnej strefy zasiedlenia. I wtedy Rosja zostanie między Wielkim Izraelem i Chinami zjedzona. Czy jest jakaś taka odpowiedzialność, że wmanewrowali naród w taką właśnie sytuację ograniczenia do księstwa moskiewskiego i czas nie gra na ich korzyść? Może odpowiemy na kilka pytań. Ogromnie dużo mi się tutaj nagromadziło podczas tego, co panowie tu mówiliście i sam bym chciał trochę pogadać, ale tego nie zrobię, więc zadam rzeczywiście tylko pytanie. A pytanie jest takie, ponieważ no, tak kokieteryjnie powiedzieliście o tym, że na Rosji się nie znacie. Myślę, że jest trochę inaczej. Jednak są trochę inne scenariusze w tej przyszłości, formułowane na przykład przez Chodorkowskiego czy Kasparowa. I chciałem, żebyście panowie powiedzieli tak krótko, jakby co sądzicie o tych ich scenariuszach. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie odnośnie potencjalnej zmiany władzy na
tak jak już panowie mówili, o trybach zmiany tej władzy, że możliwy jest pucz, możliwa jest zamiana. Ja chciałem się zapytać o coś, co w sumie może brzmieć dość abstrakcyjnie, ale tak to się działo, czyli o wybory. I o to, że teoretycznie za rok będą wybory kolejne na kolejnego prezydenta Rosji. I teoretycznie za rok będzie zaprzysiężenie, w maju 2024 roku, będzie zaprzysiężenie nowego prezydenta Rosji. I moim pytaniem jest to, czy jest to w ogóle jakkolwiek panów zdaniem brane pod uwagę przez aktualną elitę rządzącą albo osoby, które myślą o tym, na kogo wymienić Putina albo czy wymienić Putina, czy scenariusz wyborczy jest jakkolwiek brany pod uwagę, czy jest to po prostu tak, jak wydaje się często traktowane na Zachodzie albo często traktowane w opinii publicznej w Polsce, uważane jako taki żart, że kolejne rosyjskie wybory, ale tak naprawdę żadnych wyborów nie będzie. Dziękuję. To może teraz wyjątkowo ja króciutko i później Hironi. Czy rosyjska elita ma świadomość tego, w co, szukam eleganckiego wyrażenia, ale wdepnęła, jest jedynym oddającym to, co się stało? W mojej opinii tak. Dlatego, że to są ludzie inteligentni, to są realiści, a nawet powiedziałbym hiperrealiści. I nie widzę tam przejawów totalitaryzmu wewnątrz struktury. Rosja jest totalitarna i też tylko punktowo, ale nie w ramach elity. Znaczy, ja nie mam cienia wątpliwości, że tam nadal odbywa się dyskusja. Ona się nie odbywa tak jak w szczytowym putinizmie, że na kolegium MSZ-u dyskutują, bo to nie, bo ten system jednak wyewoluował w kierunku bardziej autorytarnym. Natomiast to, że wierchuszka władzy dyskutuje ze sobą, to nie mam co do tego cienia wątpliwości. Nie zgodzę się z uwagą, że jest to wojna dronów i wojna elektroniczna. To jest również wojna dronów i również wojna elektroniczna, dlatego że to jest wojna, w której natężenie ognia artyleryjskiego jest takie, że pod Stalingradem czegoś takiego nie było. Tam się zużywa niebywałe ilości amunicji artyleryjskiej. No zupełnie nie rozumiem, o co chodzi między Wielkim Izraelem a Wielkimi Chinami. To powiedziałbym, że dość brawurowo pan to ujął. Raczej, prawdę powiedziawszy, myślę, że jednak między Zachodem a Chinami. Przy czym śmiem twierdzić, że to, iż Rosja jest agresywna w stosunku do Zachodu, paradoksalnie wynika z tego, że wybiera Zachód, a nie Chiny. Tylko w przekonaniu, że wybiera Zachód, a nie Chiny, chciała ustawić sobie relacje w dogodny dla siebie sposób. Ona nigdy nie wybierała Chin. Ona doskonale sobie zdaje sprawę, że z Chińczykami w życiu by sobie nie mogli pozwolić na ten rodzaj bezczelności, na który sobie pozwalają w relacjach z Zachodem. Scenariusza Chodorkowskiego, ja przyznam się państwu szczerze, ja przez długi czas byłem niezwykle sceptyczny w stosunku do promowania i brania na sztandary Chodorkowskiego. Zresztą nadal uważam, że to był błąd. Uważam, że nie dało się przekonać Rosjan do jakiejkolwiek idei, jeżeli miał ją symbolizować Chodorkowski. Więc trzeba było bronić dowolnego innego więźnia, a nie Chodorkowskiego. Ale równocześnie przyznam się państwu do tego, że Chodorkowski jest dla mnie dowodem, że człowiek może się bardzo zmienić. Bo to nie jest świetlana postać, jak spojrzeć na jego przeszłość, a równocześnie to jest zupełnie inny człowiek dzisiaj. To jest człowiek, którego ja bym wręcz powiedział, że jest wręcz subtelny dzisiaj. I to jest, ja wiem, że to jest strasznie banalna uwaga, ale w Polsce, jak się obserwuje polską politykę, to jak wiecie państwo, ludzie odpowiadają za swoich dziadków i swoich rodziców i za swoje wybory sprzed 40 lub 50 lat. No więc to wszystko, jak się okazuje, Chodorkowski jest dowodem, że to nie jest takie proste. Odpowiedź na pańskie pytanie, no jedyna uczciwa, nie mam zielonego pojęcia, ale nie wykluczam, że to może być okazją do zmiany. Zresztą człowiek, który jest dużo bliżej spraw rosyjskich, z którym się rozmawiałem, powiedział mi, że on nie wyklucza, że w ogóle ta wojna
zostanie gdzieś podciągnięta aż do wyborów. To znaczy, że Władimir Władimirowicz gdzieś tak właśnie odejdzie i dopiero nowy prezydent podziękuje mu za wielkie zwycięstwo, które do tego czasu będzie trochę mniejszym zwycięstwem niż dzisiaj. I że tak naprawdę no dopiero po wyborach w Ukrainie, w Rosji i w Stanach Zjednoczonych nastąpi pokój. Zresztą jest bardzo ciekawa, to jest dygresja, ale Prigożyn wdał się w jakieś dywagacje, czy Donald Trump jest homoseksualistą. I zacząłem się zastanawiać na temat, czemu. I pomyślałem sobie, że gdyby Rosjanie chcieli przetestować dogadanie się z Amerykanami, to w gruncie rzeczy na logikę powinni zagrać tym razem nie na Trumpa, a na Bidena. Bo lepiej się dogadywać z kimś, kto... przepraszam, 36 senator, 8 wiceprezydent, 44 plus wtedy mniej więcej będzie 5, kto od 49 lat jest na szczycie światowej polityki, bo on mniej więcej wie, jak się robi pokój, niż z kimś, z kim może się dogadamy, a może dla odmiany mu odbije i się nie dogadamy. Ale to jest tylko taka moja hipoteza robocza, mogę się mylić. Po prostu chodzi o to, że ten nagły atak na Trumpa, on się zupełnie nie wpisywał w... Znaczy atak na Trumpa, od razu wyjaśnijmy, proszę Państwa. Nie, żebym uważał, że bycie homoseksualistą jest w czymkolwiek zdrożne, ale Rosjanie zakładają, że jest. Więc jak o tym mówią, to znaczy, że atakują Trumpa. Tu jest właśnie też kolejne przesunięcie w fazie, że tak powiem. No, ja bym trochę tu uzupełnił, zaczynając od końca, czy od pańskiego pytania. Tutaj dochodzą pewne odgłosy, powiedzmy, od osób stamtąd, że w zasadzie, gdyby udało się niewielkim kosztem, zamroziwszy konflikt, dociągnąć, wygaszając kosztowne działania wojenne, do wyborów, to co by się nie działo, nie można dopuścić do kandydowania Putina. Nie można dopuścić. I tutaj to ta grupa trzymająca władzę do tego nie dopuści. Ponieważ Putin będzie wojnę kontynuował. Każdy inny może z tej wojny się wycofać. Są różne scenariusze, w zależności od tego, kto będzie tym nowym. Ale jak już ustaliliśmy, najbardziej prawdopodobne, że to będzie ktoś z jądra systemu. Są jakieś utrzymywane kontakty, jakieś negocjacje, jakieś kanały i tak dalej, porozumienia. A więc każdy potencjalny kandydat będzie miał jakieś możliwości włączenia tego wstecznego biegu. Każdy będzie miał znacznie łatwiejszą sytuację niż Putin i z każdym będzie znacznie łatwiej tę operację przeprowadzić niż z Putinem. Także w istocie rzeczy scenariusze dotyczące samego Włodzimierza Włodzimierzowicza tak samo dotyczą rzeczywistości bez wyborów jak z wyborami. Że może by wreszcie mu się coś stało na Boga. No, migdałki, Katar, a może Katar Kiszek, to już było i parę innych rzeczy. No. Przypominam, że już ostatnia kadencja spowodowała pewne pęknięcia na Kremlu. No przecież jednak wypadnięcie definitywne z najbliższego kręgu doradczego, głównego ideologa, czyli Surkowa, było związane z tym, że Surkow był przekonany, że 18 rok to już jest koniec, że już nie będzie ten Wowa więcej tutaj działał. No. To Rosja jest wieczna, a nie prezydent. No ale Wowa był innego zdania no, i skończyło się, jak się skończyło. Więc tutaj dopuszczam taką możliwość i co więcej, jestem przekonany, że jest to scenariusz bardzo poważnie rozpatrywany przez elitę rosyjską, co zrobić, żeby taka możliwość powstała. Dla nich jest to w ich przekonaniu najmniej bolesny możliwy wariant. Teraz co się tyczy
scenariuszy, bo jak używamy pojęcia Wielkie Księstwo Moskiewskie, to od razu widzimy rozpad, okrojenie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo jest modne. Ciekawe, że większość osób powołujących się na to hasło w ogóle nie ma pojęcia, w jakich granicach istniało Wielkie Księstwo Moskiewskie. Takie złośliwe pytanie do sali. Czy państwo wiedzą, gdzie się w owych czasach, do których chcemy doprowadzić, mniej więcej kończyło państwo moskiewskie? No, w miejscu świętym dla Rosji, bo na Borodińskim polu mniej więcej, tam co to Tolstojon napisał bitwę z Napoleonem główną. Tam stały forpoczty olgierdowe, to jest Możajsk. I księstwa w górnym biegu Łoki, czyli te wszystkie księstwa wiarchowskie, czyli ta Moskwa to była bardzo mała. No nie wolno udawać, że się wierzy w tego rodzaju fikcje. Mogą odpaść jakieś elementy z tego, co jest w tej chwili, ale opowiadanie ludziom przy zdrowych zmysłach, że Rosja się lada moment rozpadnie, no jest ryzykowną, tak powiem, tak, science fiction. Ale ja dodam do tego, że gdybyście państwo kiedyś słyszeli, że jest rekrutacja do Instytutu Rozpadu Rosji, to ja się zgłaszam. Bo ja zawsze chciałem mieć raz w życiu jakąś synekurę, bo to naprawdę fajnie. Będzie można pisać, opracowania, one się nie będą sprawdzać, ale zawsze powiem, że przecież... No ale to tam lepiej, bo to się kręci koło. Nie, bo ja napiszę od razu, że to tam za 50 lat, nie? Albo nie tam 50, za 30, żeby do emerytury dojechać. Ja jestem za. Także ja tego scenariusza nie widzę, ponieważ widzę bardzo mocne mechanizmy spajające to, co stanowi kręgosłup terytorialny państwa rosyjskiego od końca XVII wieku mniej więcej, czyli sięgające aż do granicy chińskiej, aż do granicy pokoju nerczyńskiego, aż do Amuru. I nie sądzę, żeby istniały mechanizmy, które by uzasadniały wiarę. To, że jakiś tam Dagestan czy coś, to jest bez znaczenia. Kręgosłup się trzyma i związki są niesłychanie mocne. A ta Rosja już jednak przeżyła trochę w historii kataklizmów solidnych i ten, który może nadciągnąć, niekoniecznie będzie największym z kataklizmów, które już były. Jeżeli mowa o scenariuszach, o prognozach i tak dalej. Wizja Kasparowa, tak a nie inaczej przez niego pojmowana federalizacja Rosji, bo najczęściej mówi o tej federalizacji, jest wizją człowieka, który tak naprawdę, jak wygląda Rosja od środka, mniej więcej nie wie od 30 lat. Ja pamiętam Garego Kimowicza jeszcze jako bardzo młodego człowieka. Pamiętam okres, kiedy został historykiem amatorem, tak, bo to jest taki historyk dyletant, który zresztą wierzy w to, że historycy zawodowi, czyli tacy jak ja, oszukują ludzkość bezczelnie od paru tysięcy lat, bo wiadomo, że historia ludzkości jest znacznie krótsza i jest w ogóle napisana przez historyków bajka ogólnorozwojowa. Wszystkiego, o czym wiemy, że było, nie było. No, ulubiony koncept Kasparowa to to, że nie było żadnej bitwy na Kulikowym polu, bo Tatarzy i Rosjanie zawsze się tak przyjaźnili, a opowieść powstała stąd, że to obok, niedaleko na zapleczu Starej Płoszczyzny, niedaleko od Łubianki, jest taka cerkiew na Kuliszkach, że tam przypuszczalnie koniuchowie sobie dali trochę po mordzie, moskiewscy i tatarscy, i historycy dopisali do tego całą ideologię. Ja pamiętam, jak Gary Kimowicz wpierał nam w Petersburgu, w Akademii Nauk, że nie ma takiego czegoś jak autografy carów rosyjskich, bo to są wszystko sochańskie tugry, bo to byli Tatarzy. I tak dalej, i tak tłumaczeniem o czegokolwiek się... To był bardzo wielki szachista i chwacit, nic poza tym. Więc jego wizje są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Zresztą ja znam ludzi z tego jego intelektualnego zaplecza. No, słowo intelektualne wydaje mi się tutaj właśnie być intelektualną prowokacją. To są jednak dzwony straszne, przepraszam, mówiąc dosadnie.
Chodorkowskim, natomiast całkowicie podzielam opinię mojego kolegi. Chodorkowski, tak mówiąc Mickiewiczem, wyszlachetniał. Chodorkowski sprzed 20 lat i Chodorkowski dzisiaj to są zupełnie inni ludzie, w innych kategoriach, patrzący na państwo i na społeczeństwo, posługujący się innym aparatem pojęciowym, inaczej diagnozujący zresztą stan swoich współobywateli. I to z całego środowiska szeroko pojętej tej opozycji, która siebie nazwała demokratyczną, bo tam są również dziwne dosyć podmioty, to jest bez wątpienia autentyczny i prawdziwy demokrata z pewnym pomysłem, który po pierwsze bardzo, i to zawsze zresztą u niego było, zawsze wierzył w to, że społeczeństwo trzeba wychować. Dla niego, jeszcze jako dla oligarchy, było bardzo ważne inwestowanie w najmłodsze roczniki, żeby intelektualnie przygotować do udźwignięcia ciężaru demokracji parlamentarnej. On zaczynał od dzieci, od szkół. To były wielkie programy edukacyjne dla szkół. I to też zostało uznane za działanie antypaństwowe. Może słusznie. Te dzieci miałyby 10-30 lat i wychodziłyby na ulicę. I jego wizja rozwijania samorządności, jego wizja niepełnej federalizacji, ale dania większych uprawnień na prowincję i tak dalej, jest jak najbardziej, ja bym powiedział, pożądanym remedium dla Rosji. Może nawet jedynym bez wstrząsów. Tyle, że wątpię, czy mu dane będzie to realizować. Hieronim, pozwolisz, oglądałem, proszę Państwa, taki wywiad Chodorkowskiego dla Dmitrija Gordona, gwiazdy ukraińskiej telewizji, na samym początku wojny. I Chodorkowski się popłakał, po prostu regularnie się popłakał. I to nie było zagrane, to było szczere. To po prostu było widać, że mu lecą łzy i że on chce coś powiedzieć, ale nie jest w stanie. I to było wzruszające, ale równocześnie to znaczy, że on nie będzie nigdy prezydentem Rosji. Ja pamiętam inną jego reakcję, jak go zapytano, jak tłumaczy chęć Nawalnego do powrotu do Rosji. On powiedział tak: nie rozumiem. Ja chciałem wyjechać. Muszę przyznać, że jego reakcja jest dla mnie zrozumiała. Bardziej zrozumiała. Co nas pewnie prowadziłoby do rozważań na temat tego, czy Nawalny, wracając, wiedział, że wraca do więzienia, czy zakładał, że może niekoniecznie, a jeżeli niekoniecznie, to kto... To dlaczego tak zakładał? To dlaczego tak zakładał i kto mu obiecał... I kto nie dotrzymał. I kto nie dotrzymał słowa. I tu byśmy musieli wejść w wewnętrzną w dyskusję na temat Nawalnego. Ale powoli nasz czas dobiega końca. Mamy nadzieję, że Państwa nie zanudziliśmy, chociaż nikt z Państwa nie wyszedł, a można było, bo są tylne drzwi, czyli mamy nadzieję, że nie było tak źle. Zapraszam bardzo serdecznie. Może Państwo nie wiedzieli, że tam są otwarte drzwi. No ja tak celowo. A jako ludzie dobrze wychowani nie chcieli nam robić defile przed nosem. Nie, no i dlatego ja celowo dopiero teraz powiedziałem, że one tam są. Zapraszam, proszę Państwa, za miesiąc. Tak. Miały zawsze dobrą markę, dobrą tradycję. Prowadzący i organizujący, czyli pan w tej chwili, myślę, że godnie zastępuje panią Brycji i po prostu będziemy się spotykali w ogóle. Znaczy, ja powiem tak, to jest dla mnie ogromna przyjemność, żeby przyjąć pałeczkę po Agnieszce Bryc, bo Agnieszka Bryc jest jedną z najlepszych ekspertek do spraw Rosji, a pomijając to, że się na Rosji zna, to jeszcze chcę o Rosji dyskutować, bo to dopiero kombinacja tych dwóch elementów
czyni człowieka specjalistą. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy i zapraszam za miesiąc.